otwarcia obwodnicy Augustowa cieszyli się dziś mieszkańcy tego miasta. Jak wiadomo, augustowianie od lat czekali na wyprowadzenie z miasta ruchu ciężarówek, organizowali pikiety i blokady, zbierali podpisy, słowem walczyli o budowę obwodnicy jak tylko umieli. Dziś mogli odetchnąć z ulgą. No, my chodziliśmy z koleżanką uczciwie po pasach nieraz byliście tutaj i oglądaliście, ale to powinno być co najmniej 10 lat już wcześniej zrobione, a nie tak. Tu nikt nie dbał o to, żeby to było. Oczywiście zadowoleni, bo spać przecież nie można było. Bloki pękali, a my tu mieszkamy w pobliżu. Cieszę się, że wreszcie trochę ciszej będzie, jak już tych tirów nie będzie. Od północy ciężarówki omijają miasto. Na placu przed Urzędem Miejskim członkowie Społecznego Komitetu Wspierania Obwodnicy Augustowa zorganizowali happening. Pokroili tort w kształcie ciężarówki i częstowali nim wszystkich chętnych. W ten symboliczny sposób żegnali ciężarówki. Jednocześnie Leszek Cieślik, inicjator powstania komitetu, oraz Bogdan Dejuk, jego przewodniczący, ogłosili uroczyste rozwiązanie swojej grupy. Walka obwodnicy Augustowa, która rozpoczęta była w latach 90., dobiegła końca i można powiedzieć w ten sposób. Wielu do tej budowy obwodnicy się przyczyniło. Mieszkańcy, różnego rodzaju władze, wszystkie władze tego miasta, ale i województwa, różne rządy. Ale oczywiście ostatnią tą cegłę dołożył rząd premiera Donalda Tuska ówczesnej kadencji, gdzie trudniej było przyjechać wtedy premierowi Schetynie czy ministrowi Grabarczykowi, czy mnie, do ludzi bardziej złych, bo wtedy nie było obwodnicy, i wytłumaczyć, że ona będzie, i dotrzymaliśmy słowa. Z uwagi na to, że główny cel funkcjonowania komitetu został osiągnięty, można czuć tylko wielką satysfakcję i radość z tego, co się stało. A stało się to, że praktycznie nocą, można powiedzieć, tiry zaczęły wykorzystywać wybudowaną obwodnicę Augustowa i przestały wjeżdżać w miasto. Jednak nie wszyscy obecni zapowiedzieli koniec działalności. Andrzej Chmielewski, przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Obrony Budowanej Obwodnicy Augustowa, zapowiedział, że swojego komitetu nie rozwiąże, dopóki rząd nie zrealizuje wszystkich danych mieszkańcom obietnic. Chodzi o pieniądze na rzecz rozwoju uzdrowiska w Augustowie, które kilka lat temu przedstawiciele rządu obiecali w zamian za zmianę przebiegu obwodnicy. Ja jeszcze swojego komitetu nie zamierzam rozwiązywać, bo została jeszcze niezałatwiona jedna bardzo ważna sprawa. 29 marca 2009 roku w Augustowie ówczesny wicepremier polskiego rządu Grzegorz Schetyna w obecności ministra infrastruktury obiecali jako rekompensatę za brak obwodnicy 8 milionów euro dla miasta Augustowa, dla jego mieszkańców. Do dzisiaj 8 milionów euro nie trafiło, więc moim celem jest odzyskanie tych 8 milionów euro zgodnie z obietnicą najwyższych przedstawicieli polskiego rządu. Kwestie pieniędzy podniósł również Kazimierz Korzuchowski, obecny burmistrz miasta. Jest to istotna rzecz, cisza, spokój, wreszcie bezpieczeństwo mamy. Natomiast mogło to być zdecydowanie wcześniej, żeby nie spory polityczne, mogliśmy tę obwodnicę mieć przynajmniej ze 3 lata wcześniej. Stało się inaczej. Dzisiaj wszyscy jesteśmy zadowoleni, ale szkoda, że to nie było, jak powiedziałem, dużo wcześniej. Natomiast oczekujemy tu mieszkańcy Augustowa tej deklaracji ministra Grabarczyka jeszcze poprzedniej kadencji jako ministra infrastruktury, kiedy te pieniądze, te 60 milionów, które obiecywał dla Augustowa, kiedy one trafią. Jakie 60 milionów? Na rozwój uzdrowiska. To, co nam obiecał w 2009 roku, o czym dzisiaj wspomniał, przy tym, jak był zmieniany przebieg obwodnicy Augustowa, zrezygnowano z tego pierwszego, a w ten przebieg, który przybliżonym, który w tej chwili obecnie zafunkcjonowała obwodnica Augustowa. Nieco wcześniej przy obwodnicy Augustowa odbyła się konferencja prasowa z udziałem Grzegorza Schetyny, ministra spraw zagranicznych, i Cezarego Grabarczyka, ministra sprawiedliwości. Obaj politycy w 2009 roku byli w Augustowie i obiecali, że droga powstanie, ale trzeba zmienić jej przebieg, aby nie przecinała cennej przyrodniczo Doliny Rospudy. Dziś przyjechali pokazać, że słowa dotrzymali. Przyjemnie jednak nie było. Na ministrów czekali bowiem rolnicy, których grunt wywłaszczono pod budowę drogi. Gospodarze są niezadowoleni z wyceny ich ziemi. Grozili, że po 16 listopada będą blokować nowo powstałą obwodnicę. Mamy dosyć czekania. Ja panu obiecuję, że po wyborach najbliższych samorządowych obwodnicę będziemy raz w tygodniu blokować.
nie będą jeździć ciężarówki. Będziemy zgłaszać pikiety, dopóki ktoś tutaj nie przyjedzie i nie zmieni tego wszystkiego. Ale czego wszystkiego? Znaczy nie zrobi operatu? Nie, no mam przyjechać i zająć tą sprawą, bo my mamy dosyć. Jak się zbliżają wybory, to wszyscy tutaj stoicie, jesteście. A jak po wyborach, to później raz na 4 lata przyjeżdżacie. Może pan sobie się uśmiechać. Ja no uśmiecham się, pan jest mało grzeczny, niepotrzebny. Ja przyjechałem tutaj, żeby wysłuchać pana. Ale proszę pana, my 2 lata rozmawiamy z ludźmi, nie ma skii. Ale proszę też uszanować, ale ze mną pan teraz rozmawia. W rozmowie z dziennikarzami Grzegorz Schetyna przypomniał, że w 2009 roku, kiedy drogi nie było, złości było dużo więcej. Zaznaczył, że danego wtedy słowa dotrzymał. Przyznał jednak, że sprawa obwodnicy nie została do końca załatwiona i kwestia wywłaszczenia wymaga wyjaśnienia. I źle to odbieram, że jeżeli coś wielkiego udało się zrobić i wszyscy czujemy satysfakcję, ale tak naprawdę nie wszyscy, to nie możemy cieszyć się z tego tak, jakbyśmy, jak powinniśmy. I dlatego do tej sprawy trzeba wrócić. Znaczy nie trzeba ją wyjaśnić w taki sposób, który będzie satysfakcjonujący. I w taki sposób, który pozwoli przynajmniej pokazać, że metoda, którą zastosowano, jest obiektywna, że tu nikt nikomu niczego nie chciał zrobić złego, niczego nie chciał zabrać. Że tutaj wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy zbudować tę drogę i zbudować tą obwodnicę i rozwiązać problemy społeczne tego regionu. To jest możliwe, uważam, i potrzebne jest takie zaangażowanie, dobra wola. Myślę, że to jest droga. Gospodarze byli oburzeni postawą polityków. Zdaniem rolników obwodnica powstała ich kosztem. Wszyscy chełpią się wielkością obwodnicy, a nikt nie zwraca uwagi na to, że obwodnica jest zrobiona na ludzkiej krzywdzie. Nie 10 rolników nie dostało jeszcze w ogóle pieniędzy za tą obwodnicę. Więc jak można przyjeżdżać i bezczelnie otwierać drogę i cieszyć się z tego? To jest po prostu aż przykre.